jednoślad.pl. Cześć, jest 19.30. Dopiero wychodzę z pracy, mam gorszy dzień, co widać na pewno nawet po moim wyrazie twarzy. Jutro wyjeżdżam, przez dwa dni nie będę mógł niestety jeździć na rowerze, stąd też dzisiaj ambitny cel, żeby zrobić 50 km na czas, takie w trupa, tak żeby potem kolejne dwa dni wykorzystać tylko i wyłącznie na zasłużoną regenerację. Przede wszystkim najbardziej nie lubię, jak mi się po prostu marnuje słońce. I to jest zawsze tak. Im wcześniej przyjdę do pracy, tym później wyjdę. Nie wiem, na czym polega ten fenomen. No to czas start, choć samopoczucie dziś nie najlepsze. Jakoś nie czuję w nogach, żebym miał zrobić rekordowe 50 km na czas. W każdym razie do zobaczenia za 5 dych w tym samym miejscu. Tyle, że za półtorej godziny. Dobrze, jesteśmy 50 km później. Chyba 54 tak dokładnie. Miałem rację, to raczej nie jest mój dzień dzisiaj. 3 minuty straty do swojej ostatniej tego typu wyprawy, dokładnie tego samego dystansu, więc obiektywnie świadczy to o tym, że dzisiaj niezbyt dobrze poszło. A jak to wygląda w liczbach? W liczbach to wygląda tak. 52 km, godzina 36, średnia prędkość dokładnie 33 na godzinę. Myślałem, że jeszcze zdążę to odrobić w drodze powrotnej, ale niestety nie dało rady. Końcówka nie była najgorsza jak dla mnie, ale i właśnie wtedy jechałem gdzieś mniej więcej na poziomie 164, czyli mogłem dać siebie więcej, ale dzisiaj, no niestety, ale nie mogłem się przemóc. Myślałem, że będę szedł po prostu maksymalnie w trupa, ale no jakoś nie wyszło. TE, tak w skrócie, to jest współczynnik efektywności tego wysiłku. 3,5 mówi o działaniu na rzecz poprawy naszej wydolności za sprawą tego treningu, czyli był prawidłowo aerobowy i rozwija i wpłynie na rozwinięcie mojej kondycji. Poniżej 2 generalnie to jest tak naprawdę brak progresu. O, tego słowa mi brakuje. Ale generalnie jestem zadowolony z tego, że się udało i wydaje mi się, że po powrocie, teraz jadę na taki służbowy wyjazd, po powrocie, czyli za trzy dni, uda mi się wykręcić dosyć, może nie dosyć, ale trochę, przynajmniej lepszy czas. Na pewno wiem, że na tym odcinku, na którym jechałem, jest kilka miejsc, w których muszę popracować zdecydowanie nad swoją wydolnością. Lepiej pracować na podjazdach, o wiele spontaniczniej działać właśnie na tych odcinkach, które no niestety, ale mogą wydawać się trudne. To będzie dziś na tyle. Idę pod prysznic i idę spać. Jutro mam niestety rano pobudkę o 4.30. Mam nadzieję, że się wystarczająco zmęczyłem, żeby bardzo dobrze tej nocy spać. Dzięki wielkie, cześć. Rowery jednoślad.pl